rozmawialiśmy o Leo Messim, to trudno nie wspomnieć też o Cristiano Ronaldo, szczególnie, że on dzisiaj się zaprezentuje. Rywala ma arcytrudnego, reprezentację Niemiec. Wydaje mi się, że żadna inna drużyna na tym mundialu nie jest tak uzależniona od jednego zawodnika, jak Portugalia od Ronaldo. Bo nawet gdy spojrzymy na Argentynę, w której oczywiście gwiazdą jest Messi, to tam jest Aguero, tam jest Lavezzi, tam są inni piłkarze, którzy mogą wziąć na siebie ciężar gry. W Portugalii wydaje mi się, że tego nie ma. Czy faktycznie postawa Cristiano Ronaldo będzie absolutnie kluczowa dla postawy całej reprezentacji? Zdecydowanie tak. I tutaj takie pierwsze pytanie, jakie należy sobie postawić, to czy ten zawodnik jest na 100% zdrowy. W dzisiejszym L'Équipe czytałem, że on nie przygotowuje się na to, żeby być na 100%. On chce być gotowy na 110%. Więc zobaczymy, czy te problemy zdrowotne, jakie miał, którymi się borykał, zostały już poza nim, czy nie. Jak drużyna Portugalii jest zależna od Ronaldo, to widzieliśmy w tych barażach, gdzie w czterech bramkach w tym meczu ze Szwedami, w tym dwóch meczu ze Szwedami, cztery bramki zdobyte przez Portugalczyków zostały strzelone przez niego. Zresztą ten pojedynek Ronaldo-Ibrahimowicz wyszedł zdecydowanie na korzyść Ronaldo 4-2, bo to tak się skończyło właściwie w tym dwóch meczu. To jest zawodnik, który jest wszystkim dla tej drużyny i ciekawy jestem, czy inni zawodnicy, chociażby Moutinho, którego mam okazję śledzić w lidze francuskiej w Monaco, który mnie osobiście, jeżeli chodzi o Ligue 1, zawiódł. A wiem, że Moutinho jest tym zawodnikiem, który jest inny w drużynie klubowej, inny w reprezentacji. Czy to będzie ten Moutinho z reprezentacji, gdzie on rzeczywiście potrafi takie piłki zagrywać, że jest jednym z najlepszych, może być jednym z najlepszych pomocników, ale wszystko zależy od skuteczności Ronaldo, bo ten zawodnik jednak jest tą siłą wiodącą Portugalii. I Portugalia, atutem Portugalii w tych rozgrywkach, w tym sezonie jest to, że jest spokój w tej reprezentacji. Pamiętamy, że w innych rozgrywkach, w innych fazach grupowych mistrzostw były różne sytuacje, nawet takie, że ta drużyna też strajkowała. Teraz jest wszystko spokojnie, drużyna przygotowuje się. Jedynym problemem jest zdrowie Ronaldo. To jest jedyny problem i to powinno zdecydować, czy jest zdrowy, czy nie. Sporym problemem dla Portugalii wydaje mi się może być też pierwszy rywal, no bo gorzej niż na Niemców to chyba trafić nie można. To jest, jak wiadomo, drużyna turniejowa, która zawsze jest w gronie ścisłych faworytów. Czy tak jest znowu tym razem? Tak, to jest drużyna, która w ostatnich zresztą trzech takich finałach, czy mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata, dochodziła do półfinału, więc to jest drużyna bardzo, bardzo silna. Mamy króla strzelców ostatnich mistrzostw świata, Millera, z pięcioma bramkami. Zresztą ten zawodnik jest najskuteczniejszym zawodnikiem. Brał udział w połowie bramek, jakie zdobyła reprezentacja Niemiec. W tych 16 on brał udział w 8. 5 strzelonych, 3 asysty. To jest drużyna, która będzie gra swój 18 turniej. Portugalczycy dopiero 6, więc to doświadczenie jest znacznie na korzyść Niemców. Drużyna, która nie zadowoli się na pewno w tej chwili już półfinałem, tym małym finałem. Nie, absolutnie. Ta drużyna chce grać w finale. To będzie bardzo trudne, bo jak wspomniałem wcześniej, w Ameryce Południowej to jednak zdobywcami Pucharu Świata są jednak drużyny południowoamerykańskie. Drużyna dobrze przygotowana, która zresztą zgodnie z tradycją Niemców bardzo rozsądnie i przede wszystkim wszystkiego potrafią dopilnować sami. To oni mają najlepszy ośrodek treningowy, najlepszy hotel. Sami to dopilnowali, sami uczestniczyli w budowie tego wszystkiego, więc mają wszystko. Teraz zobaczymy, jak to się będzie przekładało na boisku. Problemem jest Reusz, który został skontuzjowany, zawodnik, i nie pojechał na mistrzostwa, ale tam jest tak silna kadra i tak dobrzy zawodnicy, że to zostanie w jakiś sposób, ten zawodnik zostanie zastąpiony. No i ja osobiście czekam na to, że Mirek Kloze wejdzie w jakimś meczu i strzeli nie tylko 15, a może 16 bramkę, żeby być najlepszym strzelcem mistrzostw świata. Czy pokusi się Pan o wytypowanie jakiegoś wyniku na to dzisiejsze spotkanie? To jest pierwszy mecz obydwu drużyn. Pierwszy mecz zawsze trudny. To wszystko zależy od skuteczności, jaka będzie. W ostatnim meczu w mistrzostwach Europy, zresztą w Polsce i na Ukrainie, które były organizowane, Niemcy wygrali 1-0. Obydwie te drużyny, zresztą Niemcy i Portugalczycy, odpadli w półfinałach z Włochami i Hiszpanią, przegrywając w rzutach karnych. Tutaj ten mecz też będzie taki bardzo, bardzo blisko siebie.
wynik 1-0 dla jednej, drugiej drużyny, chociaż tutaj moim faworytem raczej są Niemcy, którzy są bardzo solidni, bardzo zdyscyplinowani w grze i to oni prawdopodobnie wygrają to spotkanie dzisiaj wieczorem.